w Modzie Eko Kreatywnej i zapraszam Was na filmik, kolejny filmik z haulem lumpeksowym. Dzisiaj będzie haul z nowych towarów, z nowej dostawy i to będzie haul zarówno z Gdowa, z Babskiego Raju, gdzie zrobiłam naprawdę super zakupy, super, super, super. Zobaczycie rzeczy mega markowe z metkami i w ogóle wow. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba i od razu pokazuję Wam też moje nowe włosy, świeżo zrobione. Stwierdziłam, że dzisiaj nagram ten haul jeszcze mimo późnej godziny dosyć, bo mam nową fryzurę, no i wiecie, trzeba z tego korzystać. Kochani, no i oczywiście jeśli interesuje Was tematyka lumpeksów, haule lumpeksowe, stylizacje vintage i w ogóle ekomoda, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału koniecznie. Będą fajne też rozdania niedługo już na kanale. I do polubienia filmiku, bo bardzo pomaga mi to w rozszerzaniu zasięgów. Także przechodzimy dalej. Koniecznie doczekajcie do końca filmiku, bo podam warunki rozdania i pokażę Wam, co będzie w rozdaniu. Będzie to rozdanie urodzinowe moje, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie to rozdanie dla stałych subskrybentów, osób, które trochę dłużej mnie subskrybują. No i czekajcie na to, bo będą, myślę, że fajne rzeczy, a już niedługo będzie kolejne rozdanie. Także idziemy dalej. Moi drodzy, pokażę Wam najpierw rzeczy męskie, potem trochę rzeczy do domu, właściwie konkretnie dwie buty, no i naprawdę super ciuchy, także już się nie mogę doczekać, lecimy. Słuchajcie, od razu mówię, że te rzeczy to nie były super tanie, bo niektóre kosztowały tam nawet tak w granicach 50-60 zł, a zaczynały się powiedzmy tak od 25 wzwyż złotych, bo takie najmniejsze rzeczy, bo one, tak jak mówię, to były nowe dostawy, no więc wiecie. Słuchajcie, tadam, zobaczcie tą metkę. Rewelacja, rewelacja, słuchajcie, Dolce & Gabbana. Udało mi się kupić oryginalną koszulkę i tutaj już wszystko jest posprawdzane, która w internecie nadal kosztuje około 200 euro, czy tam dolarów, już to mniejsza z tym. W każdym razie naprawdę używana nawet nadal kosztuje sporo kasy i naprawdę jest rewelacyjna, zobaczcie. Po prostu jestem w szoku, że udało mi się kupić taką świetną koszulkę. Dla Wiktora jest oczywiście ta koszulka. Mogłabym ją oczywiście też sprzedać, ale Wiktorowi się bardzo podoba i nie dziwię się, bo jest po prostu piękna. Bardzo oryginalna. Ta puma w takim arystokratycznym przebraniu po prostu jest no mega, po prostu przepiękna. Nie dlatego tylko, że jest Dolce & Gabbana, po prostu jest bardzo ciekawa. Zobaczcie, tu jest nawet taka z boku wszywka w tej koszulce. Ona jest tam częściowo z bawełny, ta koszulka. I chyba z wiskozy też. Patrzcie, jaki tył. Jak taki gobelin stary. Przepiękna koszulka, po prostu. Jestem mega pod wrażeniem. I do tego kupiłam Wiktorowi również w tym, chyba w tym samym, nie, to nie było w tym samym sklepie. To było akurat w Babskim Raju. Super, super spodnie. H&M. Regular fit i to są, słuchajcie, z lnu spodnie. Superowe, piękny kolor. Chciałabym lniane spodnie w takim kolorze. No są przerewelacyjne. Takie właśnie fajne, luźne na lato. Tam Wam pokażę przebitkę Wiktora w tym stroju. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Moim zdaniem. No taki właśnie dla artysty strój, moim zdaniem. Mam nadzieję, że będzie w tym często chodził, bo naprawdę jest to ekstra zdobycz, moim zdaniem. Obydwie rzeczy, no ale ta koszulka od Dolce & Gabbana mnie od pierwszej chwili zachwyciła i już wiem, ona jest, słuchajcie, ona jest z Elki w Gdowie. I to, tam chyba akurat była jakaś minimalna wyprzedaż, więc ona nie była jakaś bardzo droga, więc w ogóle super, super ekstra. Słuchajcie, dwie rzeczy do domu. Pokazuję tak na szybko je. To są poduszki gobelinowe, takie naprawdę poduszki, jak chcecie kupić nowe tego typu, z wełny, z prawdziwych takich kilimów robione. No to naprawdę nie są tanie rzeczy, więc bardzo się ucieszyłam, bo ja uwielbiam takie rzeczy. Takie właśnie rękodzieło, ręcznie tkane dywany, gobeliny, więc takie poduszki będą mi superowo pasować do domu. No albo nawet na taras, zobaczymy. I one były naprawdę niedrogie, bo chyba po piątce je kupiłam, mimo że to był nowy towar, ale poduszki były akurat niedrogie. Także tadam! Super! Ekstra, jestem mega zachwycona tymi zakupami w ogóle. Słuchajcie, idziemy dalej.
Teraz pokażę Wam rzeczy w podobnym stylu, dwie. W ogóle mam kilka par spodni. Pierwsze to są takie przepiękne spodnie z H&M-u też, ale naprawdę super, takie żakardowe jakby. I zobaczcie, jakie super kolory. One są na mnie dobre, więc się Wam pokażę tam w tym. W tych spodenkach właśnie. O, to są takie chinosy, takie cygaretko chinosy, nie wiem jak to nazwać nawet. Średni stan, bardzo wygodne, naprawdę są mega wygodne. Jeszcze nie wiem, czy sobie je zostawię. Może, poradźcie. Naprawdę fajne, bardzo ciekawe, ale super pasują do następnej rzeczy, z którą też się Wam w nich pokażę. Mianowicie do takiego przepięknego, nie wiem, płaszczyko, narzutko, kurtki w stylu takim... zobaczcie, etnicznym. No to jest cudo. To jest cudo i to cudo jest, wydaje mi się, że z bawełny 100%, stebnowane tak całe. No prześliczna rzecz, w stylu etnicznym taka, nie moje kolory, bardzo żałuję, bo dużo jest tutaj moich kolorów, ale trochę za dużo jest tych ciepłych, tych pomarańczo-zielonych takich, które moim zdaniem trochę nie licują z moją cerą. Za dużo tego pomarańczu i tej ciepłej zieleni tu jest. W każdym razie na pewno to będzie w takim razie do sklepu, bo to jest taka rzecz, którą uwielbiam dać do sklepu. Po prostu takie rzeczy w tym stylu to jest absolutnie dla mnie hit. Przesuper rzecz. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione. Całe jest takimi nitkami stebnowane. Po wierzchu jakby przeszywane. Naprawdę świetna rzecz. No piękna, piękna rzecz. No i powiedzcie mi, jak w tym wyglądam. Wydaje mi się, że fajnie właśnie wygląda to do tych spodni, bo one są trochę w takim stylu i zdecydowanie są w takiej kolorystyce. Przepraszam Was, trochę muszę ogarniać jeszcze te moje hery. Naprawdę to i to mnie zachwyciło. Piękne spodnie i piękne... Nie wiem, może sprzedam to jako zestaw, jeżeli ktoś będzie chciał, a jeżeli nie, no to może te spodnie sobie zostawię. Koniecznie dajcie znać, jak uważacie, że w nich wyglądam. Ja uważam, że są po prostu rewelacyjne. To nie ma jakby marki, bo to jest chyba taki rzeczywiście jakiś wyrób miejscowy. W każdym razie to jest nowe, słuchajcie, to jest całkowicie nowe. Zobaczcie na ten materiał. Boskie! No i wcale nie będzie teraz gorzej, bo będzie tak samo fajnie, a może i lepiej. Słuchajcie, kolejne spodnie też bardzo mi się podobają. Kolor beżowy, taki chłodny, neutralny beż jest bardzo fajny. Vero Moda, rozmiar M. No i te spodnie są na mnie trochę za duże, więc myślę, że sobie ich nie zostawię, ale też piszcie, co sądzicie, jak to widzicie. Dla mnie one są typowo na M-kę, no jednak ja mam coś takiego bardziej S-ka trochę w biodrach, może M-ka, ale w pasie one mi jednak za bardzo odstają. Ale świetny krój, wysoki stan. Z przodu takie zaszewki. Rewelacyjny jest ten materiał. Już Wam powiem, jaki jest skład tego materiału. To jest 33% wiskoza z poliestrem. No, jeżeli chodzi o spodnie, to nie jestem taka bardzo wybredna. W każdym razie częściowo są z wiskozy i bardzo, bardzo taki mięsisty to jest materiał. Jest właśnie uciągliwy, bo też ma trochę elastanu w sobie. No i takie spodnie są świetne, naprawdę piękny kolor mają, zobaczcie, no, rewelacja, bardzo fajne spodnie. Zresztą tamte moje takie, co mam podobne, kamelowe bardziej takie, też są w bardzo podobnym kroju i też mają dodatek sztucznego, nie są całkowicie naturalne. No gorzej jak góra jest więcej sztuczna, bo no jednak się bardziej pocimy, bo tutaj... bardziej ciepłota się jakby rozchodzi w górnej części ciała, więc tutaj lepiej mieć naturalne. No dół to tam jeszcze mam chyba dwie pary spodni takich, co mają przewagę sztucznego, nawet jedno mam całkiem sztuczne, ale za to świetnie leżą. Słuchajcie, kolejne spodnie są z metką i to są spodnie z Zary, w podobnym kroju i też są superowe, ale są, te są zdecydowanie za duże, bo to jest L-ka. Więc one są o rozmiar za duże. Gdyby to była M-ka, to one mają tak fajny krój, żeby dobrze na mnie leżały, bo dosyć są wąsko skrojone właśnie w pasie. I to są znowu takie właśnie mom jeansy, chinosy, właśnie bardziej chinosy. Coś takiego trochę podobnego do tych jeansów, co mierzyłam w Medicine, tylko te są ciemne i te mają wyższy stan. Świetne, nowiutkie dżinsy, no i to są takie eco dżinsy, wiecie dlaczego? Bo ten granatowy kolor nie jest spierany, tylko to jest taki prawdziwy granatowy, taki francuski kolor dżinsu, taki ukochany przez francuski, prawdziwy granatowy dżins, niesprany. No i to jest dużo bardziej ekologiczne niż te sprane dżinsy, które są po prostu
hektolitry wody wylewane, żeby je potem wypłukać z tych całych chemikaliów, nie mówiąc już o samych tych wybielaczach, które zatruwają nam środowisko. Nam, dlatego że to na nas wszystkich wpływa. Także bardziej ekologiczne dżinsy, natomiast naprawdę rewelacyjne. Zobaczcie, jak w nich wyglądam. Wydaje mi się, że w porządku, mimo rozmiaru, bo taki krój mi pasuje, ale no jednak to jest przeskalowane. Moi drodzy, kolejna rzecz, której nawet Wam się nie będę tym razem pokazywać, to jest świetna koszulka Sing and Smile. W ogóle jaka firma. No piękna, piękna, piękna koszulka, taka bardzo modna. Widziałam bardzo, bardzo podobną w takim drogim butiku ostatnio na ulicy, ale nie zdążyłam zrobić zdjęcia, bo się bardzo śpieszyłam. Ale naprawdę, prawie identyczna koszulka była nowa na wystawie na manekinie. Zobaczcie. Sing and Smile, bawełna, piękny wzór. Przepiękny wzór, naprawdę. Jak zdążę, to Wam jeszcze zrobię stylówę. Ale już troszkę dzisiaj chyba za późno, żeby robić kolejną. W każdym razie taka trochę kimonowa bluzka, taka no właśnie w stylu kimonowym jest. Bardzo fajna i to jest, kochani, rozmiar... tu jest napisane, żeby prać ręcznie przy okazji, bo mówię. Oddzielnie, pierz ręcznie oddzielnie w chłodnej wodzie, L-ka. No to jest M-ka, L-ka, na pewno. Na pewno to nie jest S-ka, chyba że lubicie takie luźne koszule, po prostu oversize'owe. Śliczna koszula, naprawdę. Przepiękna koszula. Także też będzie fajną zdobyczą na lato. Teraz Wam pokażę świetną, jedwabną koszulkę. Zobaczcie, jaka jest fajna. To jest 38, ale wiecie co? Nie. Ja uważam, że to jest 36, bo ona jest wąska tutaj. Ja co prawda mam takie szersze ramiona, więc dlatego może na mnie to jest takie tutaj ciasnawe. Ale naprawdę piękny kolor. Zobaczcie, jedwab. Przepiękny kolor, śliczne kolonki. Tutaj jest jeszcze takie wiązanie na dole. Więc jeżeli jesteście taką nie za dużą M-ką albo S-ką i nie macie jakichś takich barów rozrośniętych, no to to jest piękna koszulka, która będzie w sklepie. Trochę mam tu ją za ciasną ze względu na moją budowę. Więc tą koszulkę daję do sklepu, chociaż ten kolor mnie po prostu rozwala. Jest tak piękny. Takiego koloru szukam. Tylko, żeby było trochę bardziej luźne na mnie. Słuchajcie, dobra, to teraz, skoro skończyłam z takimi drobnymi dołami i koszulkami, to pokażę Wam teraz buty. 39 rozmiar. Patrzcie. Buty są z... bodajże tak, z Kukaj, marka Kukaj, całe ze skóry. Skóra jest właśnie też na podeszwie, więc w ogóle całe prócz tego tutaj miejsca takiego gumowego, o, tego obcasa. I zobaczcie, jakie świetne klapki. One są, słuchajcie, czarne z takimi jakby lekko żółtymi kreskami, obszyciami. Patrzcie, takie trochę etniczne, trochę... W każdym razie w super stylu, bardzo eleganckie, bardzo z klasą, w takim stylu old money trochę. Naprawdę nawet bardzo eleganckie kobiety w lecie na deptaku, powiedzmy do lnianej sukienki, by się wstydziły takich butów. Przepiękne, naprawdę przepiękne. Jestem tak zachwycona. No i oczywiście, że nie są niestety w moim rozmiarze, tylko 39, więc pójdą do sklepu. Zobaczcie, jakie tu są mięciutkie. No po prostu rewelacja. Przecudowne buty, naprawdę. Jestem zachwycona nimi. I kupiłam sobie też klapki. Tylko te klapki są w takim modnym teraz stylu, takich puffy flip-flops. Nessie marka. Skóra też 100%. Bardzo fajne klapki też. W tamtych klapkach się Wam nie będę pokazywać, bo są za duże. No klapki za duże to nie jest żadna atrakcja. Natomiast w tych tam sobie zrobiłam jakąś stylówę, do czego się tam włożyłam wcześniej. No więc zobaczycie, bardzo fajne, w super modnym stylu, a przede wszystkim wygodne. Mogę je nawet używać jako takie domowe klapki tutaj właśnie, jeżeli nie będę miała ich do czego nosić. Ale do nowoczesnych na przykład sukienek albo do spodenek takich, czy strojów w stylu sportowym, takim elegancko-sportowym, no to naprawdę będą też fajnie wyglądać, bo one nie są jakieś... nie wiadomo jaki design, ale są takie nowoczesne, fajne, wygodne, bardzo wygodne. Tu są tak wyprofilowane. Także taram! Kolejna super rzecz. No dzisiaj jest taki topowy, słuchajcie, topowy filmik, bo mam same takie naprawdę mega wypasy. Kolejna rzecz to jest sukienka z jedwabiu. No i jeżeli się w nią zmieszczę, To Wam przymierzę. Zobaczcie, jaka fajna sukienka. You are precious firma. I to jest S-ka. Taka XSKS-ka. 100% jedwab.
w fajnym stylu, trochę takie lata 20, fajna długość, właściwie ta sukienka, no nie ma wad, nie ma wad wizualnie, tylko ma kolor nie za bardzo mój, bo to jest taki właśnie ciepławy, biszkoptowy krem, taka śmietanka, przepiękna sukienka, zobaczcie, wydaje mi się tak, sprawdzę to jeszcze, ale chyba to właśnie te fragmenty takie powiewające, które będą rewelacyjnie wyglądać w tańcu, to są ręcznie obszywane, ale nie jestem pewna. No w każdym razie świetna sukienka, naprawdę. Może być na jakąś, na wesele, słuchajcie, na jakąś letnią imprezkę, na jakiś koktajl letni, na randkę letnią. No piękna, jedwab, no i w ogóle wow. Bardzo mi się też podoba ten krój i jest bardzo oryginalna przez te właśnie wiszące elementy i w dodatku, słuchajcie, te trendy teraz z tymi frędzlami, z tymi właśnie takimi elementami wypukłymi są bardzo modne, takie 3D. Iluzja 3D jest bardzo, bardzo modna teraz. No i w kolorach zostajemy tych samych, bo teraz Wam pokażę też hit. Kurtka marki Donna, rozmiar 36, jest dobra na mnie, ale znowu to jest za jasna kurtka, jak na moją urodę. Nieco, bardziej chyba będzie dla jaśniejszej blondynki lepsza. Piękna, piękna, nowa kurtka, patrzcie, skóra. Oczywiście, że się Wam pokażę w tej kurtce, bo jest świetna, naprawdę. Ona jest, no naprawdę, ona jest nowa, tylko zdjęta metka. No popatrzcie na rękawy. Tutaj nawet kolor nie jest ani odrobinę nigdzie przytarty, brudny, no nic. A przy takim kolorze, to wiecie, to jest moment, żeby kurtka się wybrudziła, więc myślę, że to jest po prostu całkowicie nowa kurtka skórzana, ramoneska. Prosto zapinana, nie jest zapinana na ukos, tylko tak prosto. Piękna kurtka, naprawdę wow. No super, będzie do sklepu oczywiście, kochani. No i teraz będą jeszcze dwa żakiety, też superowe. Pokażę Wam teraz taki oversize żakiet, w którym też zrobiłam już stylówkę, więc zobaczycie. Patrzcie. Super czarny żakiet. I co to za marka? Właśnie nie ma marki, słuchajcie. Ktoś wyciął metkę, albo był to żakiet szyty na zamówienie. Ale jest bardzo ładnie wykończony. To jest na pewno bawełna. Ten żakiet, wierzch tego żakietu to jest bawełna na 100%. Jest to właśnie taki modny, długi żakiet, oversize'owy żakiet. Fajnie leży, więc naprawdę to jest albo, no nie wiem, albo ktoś szył faktycznie u krawca sobie i zrobił to tak fachowo, bo naprawdę fajnie leży ta marynara. I to mi się wydaje, że to jest taka MKL-ka. Na pewno nie, na S-kę jest za duży, bo widzicie, on jest na mnie trochę za duży. Ale myślę, że idealny rozmiar to by była M-ka. Czarna, piękna marynara, słuchajcie, mucha nie siada, jak to mówią. No, naprawdę mi się udały te zakupy i super są. Po prostu rzeczy są piękne. Ta marynarka też jest piękna. Ostatnia dzisiaj rzecz to będzie marynarka czerwona. Jakoś mi szybko mija czas dzisiaj w tym holu, słuchajcie, bo takie fajne rzeczy, że się wciągnęłam w opowiadanie. Czerwona marynarka cienka letnia i to jest Lene Orvik. Extra small, bardzo malutka, piękny odcień czerwieni, taki żywy, minimalnie, może nie malinowy, ale żywy, taki bardziej w stronę chłodnej czerwieni niż w stronę ciepłej czerwieni. Na pewno nie jest to nic pomidorowego, bardziej właśnie według mnie to jest taka czerwień lekko chłodnawa. Ma zapasowy guzik, więc to jest też bardzo nowa rzecz. Zobaczcie, to jest jeszcze saszetka z guziczkami zapasowymi, 100% wiskoza. Więc rewelacyjna, 100% wiskoza, piękny kolor, też taka trochę dłuższa, no tylko to jest 34, to jest mniejszy rozmiar. Więc moi drodzy, jeśli jesteście w takim rozmiarze, to Wam bardzo polecam, bo to jest też bardzo, bardzo ładna, cieniutka, letnia marynara w pięknym właśnie takim ożywiającym kolorze. Będzie rewelacyjna na lato. Słuchajcie, to już wszystkie rzeczy z tych, co dzisiaj Wam tutaj pokazałam, nowych. Natomiast teraz chcę Wam pokazać oczywiście, co będzie w rozdaniu. I kochani, warunkiem rozdania jest być subskrybentem od przynajmniej 2 miesięcy. Przynajmniej. Ale po prostu ja wiem, kto mnie subskrybuje, kto mnie komentuje. No i oczywiście to muszą być osoby, które już kiedyś komentowały, a ja naprawdę dobrze znam swój każdy komentarz, czytam, na każdy komentarz odpisuję.
Chyba że zdarzy się, że jakiś komentarz mi się nie wyświetli, bo kochani, takie rzeczy się zdarzają. Podobnie jak zdarza się, że YouTube usuwa komentarze. Już kilka razy ktoś mi zarzucił, że usunęłam komentarz. Zdarzyło mi się tylko dwa razy usunąć takie typowo hejterskie komentarze. Trzy razy, przepraszam. Ale to nie były jakieś tam dyskusje, polemiki, tylko to było wprost naśmiewanie się, więc to jakby uważam, że mam pełne prawo, to jest mój kanał, mogę usuwać, jeżeli ktoś się wprost ze mnie nabija, to chyba byłabym niezbyt normalna, gdybym się na coś takiego godziła. Natomiast wszelkie dyskusje, wszelkie pytania, wątpliwości, jakieś inne rzeczy, no to ja takie rzeczy nie usuwam. Natomiast jeżeli ktoś wkleja mi linka, na przykład, no były takie sytuacje, że ktoś tam napisał, że nie miałam racji w czymś tam, albo że podałam nie do końca prawdziwą informację i wkleił mi linka do strony, która mi to udowadnia, no to owszem, słuchajcie, możecie się spodziewać, jak tak zrobicie, że YouTube usunie, bo też mi się kiedyś zdarzyło podać linka do zupełnie zewnętrznego źródła komuś w komentarzu i też został on usunięty. Po prostu, jeżeli wklejacie linki, to bardzo często YouTube usuwa to, bo uważa, że to jest albo autoreklama, albo po prostu podawanie jakichś zewnętrznych źródeł, które niekoniecznie muszą być po myśli polityki YouTube'a, więc no, po prostu wiedzcie o tym, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. Niektóre zwroty, niektóre słowa też są wyszukiwane, to jest algorytm, więc tutaj jakby nawet ludzie za bardzo na to nie mają wpływu. Dopiero jeśli zgłosimy sprzeciw, to może tam się ktoś zastanowić, czy to słuszna była ta reakcja, czy to zdjęcie tego komentarza. Kochani, moje urodzinowe rozdanie to będą jakieś takie mikrokosmetyki, w sensie jakieś drobiazgi kosmetyczne, takie dla przyjemności typowo, oraz dwie gumki z jedwabiu. I teraz pokażę Wam, jakie mam gumki, żebyście mogli sobie wybrać. Jeżeli napiszecie tam, od kiedy mnie subskrybujecie i że chcecie brać udział w wyzwaniu, no to po prostu wtedy te osoby będą mogły brać udział i napisać od razu, jakie gumki, jakie kolory gumek chcą sobie otrzymać. No i teraz Wam pokazuję te gumki, słuchajcie. Jedna pierwsza gumka, po kolei będę pokazywać tak na szybko. Taka różowa z czasem tu się może zdarzyć jakiś taki mikrowzorek. Wszystko oczywiście to są jedwab, przynajmniej 90% jedwab, niektóre są 100%, ale nie będę się już nad tym rozwodzić. Taka z cieńszych gumek i pokażę Wam tylko jedną, która jest wiskozą z jedwabiem. No, na przykład ta, słuchajcie. Taki aksamit to jest wiskoza z jedwabiem, w pięknym zresztą kolorze, zobaczcie. Wiskoza z jedwabiem i no, to jest jedyny wyjątek, że to nie jest w takim dużym procencie jedwab, tylko mieszanka. Natomiast tutaj macie 100% jedwab, gumka taka cieniowana z cienkiego jedwabiu. Ale bardzo ładnie wygląda też, więc taki jasny róż. Po kolei, słuchajcie, jest taka złocista gumka. To jest złocisty jedwab, taki lekko matowy i ona jest taka trochę szersza. Jeżeli będziecie podawać, jeżeli zostaniecie, słuchajcie, wylosowani, to później Was zapytam, jakie kolory i wtedy odnieście się do mojego opisu. To jest taka z takiego grubszej surówki jedwabnej gumka, różowa, taka fuksjowa, widzicie? Też taka średnia raczej w grubości. Tutaj mamy gumeczkę kremową, cienka kremowa gumka, taka najbardziej przypomina takie gumki po prostu normalne. Kilka jest takich. Tutaj mamy taką gumkę też z jedwabiu naturalnego w takie piękne wzory, zobaczcie. Będę się trochę zasłaniać, żebyście lepiej widzieli te gumki. Bardzo ładne, takie niebiesko-zielone wzory Essie Floresy. Tutaj mamy jasno-różową taką gumkę, taki zgaszony róż. Też cieńsza taka. Jest pół na pół, są cieńsze i średnie. Takich bardzo grubych nie robię, bo nie ma na to chętnych. Słuchajcie, patrzcie, tutaj jest taka w zieleni z czerwonym, taka jakby właśnie w taki indyjski jedwab. To też jest 100% jedwab. Taka średnia też. No, trochę jest tego. Szara, ciemno-szara, te są bardzo uniwersalne, jak macie chłodny kolor włosu albo lubicie szary kolor. Też taka raczej z cieńszych. A jest kilka jeszcze. Tu mamy taki szary granat, ciemny, stalowy kolor i ta jest średnia, w taki delikatny wzorek.
Moi drodzy, idziemy dalej. Teraz mamy znowu szarą. To jest to samo, więc już nie pokazuję. One są dwie takie. Jest czarna, tylko to nie jest taka głęboka czerń, tylko ona jest taka lekko przeszarzona, więc się nie zdziwcie, bo jedna pani mi napisała, że wygląda zielonkawo w niektórym świetle, ale to jest czerń. Czerń, tylko taki specyficzny jedwab. Kremowa kolejna gumeczka. Taka kremowa w takie trochę paseczki transparentne jakby, ale w tym samym kolorze. Tu jest znowu zielona, druga we wzorki. Tutaj mamy gumkę z żorżety jedwabnej 100% i to jest taki bardzo fajny, zimny, zielony kolor, piękny kolor, naprawdę piękny kolor. I ona jest taka z też cieńszego jedwabiu. No, jest kolejna różowa. Słuchajcie, to wszystko. To już były wszystkie gumki, więc jak coś, to sobie wrócicie do tego filmiku i zobaczycie sobie po prostu, jakie gumki pokazywałam, jak będziecie osobami, jak będziecie tym zwycięzcą rozdania. Także zapraszam Was już do następnego filmiku. Piszcie już pod tym filmikiem teraz chęć udziału w rozdaniu i no następny raz będę losować. Także naprawdę krótkie rozdanie, bo już w sobotę będę nagrywać kolejny filmik, więc tylko jeden dzień. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób zdąży, bo chciałabym po prostu już ogłosić wyniki w kolejnym filmiku tego rozdania. Bo zaraz następne rozdanie, więc nie ma tak czasu, żeby dużo się zastanawiać. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobały moje zakupy. Ja jestem nimi zachwycona. No i do zobaczenia w kolejnym filmie i widzimy się na kanale już za kolejne dwa dni. Tak, za kolejne dwa dni w niedzielę. I widzimy się też we wtorek we vlogu o moich włosach. Pokażę Wam moją włosową metamorfozę, fajne zdjęcia, które zostały zrobione w salonie Kataluna. No i potem będzie kolejny haul, więc trochę będzie się tego działo teraz. Pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!